Przyjechaliśmy tutaj właśnie z miejscowości Gnaty, koło Ostrołęki, w sprawie obrony krzyża tego tutaj, co na tym zdjęciu jest zamieszczony. Właśnie tam mieści się tablica świętej pamięci pana prezydenta i pomordowanych na schodzie w katastrofie smoleńskiej. Niestety sytuacja taka zaistniała, że starostwo i wójt po prostu chce zniszczyć ten wyjątkowe miejsce, a stoi od 2011 roku. Tablica została zamontowana, natomiast krzyż od 18 roku stał jeszcze mojej świętej pamięci tata, jak gdyby tak, z moją babcią tutaj. No i chcą to zniszczyć pod obwodnicę, tak? Czyli w taki sposób chcą zrobić. Także walczymy. Walczymy prawie 7 lat tutaj i bronimy tego właśnie z całym sercem i z całą duszą, tak? I prosimy o pomoc, tak? Jeśli by ktoś z Państwa mógł pomóc, niestety mówię, bo... Ale w czym można Wam pomóc? Żeby nie zniszczyć tego miejsca upamiętnienia, tak? Bo mówię, tutaj osoby są publiczne zamieszane i są wręcz przeciwnie, przeciwko nam, tak? A gdzie to, gdzie to ma miejsce? Gnaty koło Ostrołęki. Kacper, wśród Twoich rówieśników, co się mówi o śmierci prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej na terenie Rosji w 2010 roku? Czy w ogóle wiedzą ludzie, Twoi rówieśnicy, wiedzą, co się co to było? Raczej nie. Zwykle to jest raczej taki temat, który jest omijany wśród rówieśników. Raczej na ten temat się rozmawia. Bardzo zależy mi na tym, żeby właśnie jakby uświadomić rówieśników, żeby po prostu wiedzieli, co się działo tak, po prostu w 2010 roku i no, żeby wiedzieli i walczyli o swoje. A co to oznacza dla Ciebie śmierć polskiego prezydenta na terenie Rosji? No dla mnie oznacza wielką tragedię, jakby narodową. Moim zdaniem to powinno być bardziej nagłośnione, jednak tak jakby... No, moi rówieśnicy raczej się tym nie przejmują. Jest Stowarzyszenie Dzieci Serc spod Beskidzia właściwie i jest to taka wyjątkowa grupa, która kocha ojczyznę. Właśnie, pięknie. Nie mówiąc, jesteśmy już nie pierwszy raz na marszu, bo właściwie od samego początku jeździliśmy na miesięcznicę, a nasze marzenie dzisiaj się spełniło. Mamy szansę trzymać portrety tych, którzy zginęli w Smoleńsku. No i jesteśmy pełni radości. Bardzo dziękuję, dziękuję, że tu jesteście. Mogę zapytać, czy wiecie, co wiecie o tym, co się wydarzyło 10 kwietnia 2010 roku? Coś wiecie? Że zamordowano 96 osób w katastrofie smoleńskiej i... Kto był w delegacji? Lech Kaczyński. Prezydent Polski. Tak, no. A wydarzyło się gdzie? W Smoleńsku, w Rosji. W Rosji, na terenie Rosji, tak? Zginął polski prezydent. Dziękuję, że tu jesteście i co? I będziemy szli w marszu, tak? Jak masz na imię? Kacper. Karolina. Kalek. Andrzej.
że ten zawodowy bandyta, którego ja powtarzam, bo to jest jakby profesjonalny zawodowy bandyta, jest zdolny do wszystkiego. Więc mam nadzieję, że jesteśmy coraz bliżej, nawet, znaczy dla mnie ta prawda jest oczywista, ale moim zdaniem jesteśmy coraz bliżej do tego, żeby doszło do jakiegoś trybunału międzynarodowego, żeby naprawdę osądzić winnych temu, co się zdarzyło na Ukrainie, pod Smoleńskiem i może jeszcze w paru innych miejscach, bo to jest po prostu robota tych samych ludzi. No tak, bo co innego ujawnić prawdę, co innego skutecznie i sprawnie ją udokumentować, co państwo polskie mogłoby w sumie spokojnie zrobić w ciągu kilkunastu miesięcy. Tak naprawdę po rozłożeniu szczątków samolotu no fizyki nie da rady oszukać. To jakby każdy inteligentny, który zna podstawowe prawa fizyki, wie, że ten samolot rozpadł się pod ziemię. Ale co innego jest przeświadczenia, co innego posługiwanie się dowodami, które są w posiadaniu państwa polskiego. Chodzi o skuteczność i sprawność. Dowody wystarczające na poziomie prokuratora i trybunałów międzynarodowych, to jeszcze nie wiemy, ale trzeba by było to sprawdzić. Ale ktoś zadbał tak naprawdę o to, żeby te podstawowe dowody znalazły się cały czas w Rosji. Ktoś o to, znaczy ówczesne władze państwa polskiego, robiły wszystko, żeby tych dowodów nie było i teraz bezczelnie się ich domagają. Ewa Bąkowska, przedstawiciel rodzin katyńskich. Generał broni, pilot Andrzej Błasik, dowódca Sił Powietrznych RP. Krystyna Bochenek, wicemarszałek Senatu RP. Anna Maria Borowska, przedstawiciel rodzin katyńskich. Bartosz Borowski, przedstawiciel rodzin katyńskich. Generał dywizji Tadeusz Buk, dowódca wojsk lądowych RP. Arcybiskup, generał brygady Miron Chodakowski, ordynariusz Kościoła Prawosławnego Wojska Polskiego. Czesław Cywiński, prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Leszek Deptuła, poseł na Sejm RP.